Witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj odwiedzimy najmniejsze państwo świata, centrum kościoła katolickiego, a także skarbnicę wielkich dzieł sztuki i niesamowitej architektury. Mowa oczywiście o Watykanie. Zapraszam do oglądania. Watykan położony jest na zachodnim brzegu Tybru, jako enklawa we włoskim mieście Rzym. To także siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Jest najmniejszym państwem na świecie pod względem powierzchni i liczby ludności, która wynosi trochę ponad 800 mieszkańców. Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy kościelni, księża, zakonnice oraz gwardia szwajcarska z rodzinami. Oprócz tego do pracy przychodzi tu około 3000 osób mieszkających poza murami Watykanu. Nazwę Państwo Watykańskie wymyślił Benito Mussolini podczas negocjacji Traktatu Laterańskiego w 1929 roku. Natomiast strona kościelna proponowała nazwę Roma Watykana, czyli Rzym Watykański. Nazwa państwa nawiązuje do wzgórza Watykanusa na prawym brzegu Tybru, w zachodniej części Rzymu. W starożytności znajdowała się tam etruska osada zwana Watyka albo Watykum. Początkowo siedzibą papieży był Lateran, natomiast Watykan był miejscem pielgrzymek do grobu świętego Piotra. Przeniesienia siedziby papieskiej do Watykanu dokonał Grzegorz XI 17 stycznia 1377 roku po powrocie z Awinionu, kiedy to zastał pałac laterański w ruinie. Państwo watykańskie utrzymało się do roku 1870, kiedy to armia króla Włoch, Wiktora Emanuela II, włączyła je do nowo powstającego Królestwa Włoch. Papież nie pogodził się z podbojem państwa kościelnego i ogłosił się więźniem Watykanu. Dopiero 11 lutego 1929 roku faszystowski rząd włoski Benito Mussoliniego i Stolica Apostolska podpisali tzw. traktaty laterańskie, kończące spór i gwarantujące istnienie państwa watykańskiego w obrębie pałacu i ogrodów watykańskich. Całe terytorium państwa watykańskiego od trzech stron otoczone jest murami. Znajduje się tutaj zespół pałacowo-kościelny z Bazyliką Świętego Piotra, Placem Świętego Piotra, pałacem oraz wiele gmachów galerii, muzeów i budynków administracyjnych, a także ogrody watykańskie. Kilka ciekawostek związanych z Watykanem. Pije się tutaj najwięcej wina na świecie. W Watykanie przypada najwięcej turystów na jedną osobę mieszkającą tu na stałe. Ze względu na wysoką wartość historyczną i kulturową, Watykan jako jedyne państwo w całości zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Watykan i Włochy podpisały umowę w 2000 roku, umożliwiając Stolicy Apostolskiej przyjęcie euro jako oficjalnej waluty oraz możliwość bicia własnej monety z wizerunkiem kolejnych papieży. Jeżeli chodzi o zwiedzanie Watykanu, to do Bazyliki Świętego Piotra wejście jest bezpłatne, ale na pewno będziemy musieli swoje odstać. Do muzeów watykańskich bilet normalny kosztuje 20 euro, zaś ulgowy 8. Na tym bilecie odwiedzimy również Kaplicę Sykstyńską. Dzięki za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami drodzy widzowie i zapraszam do odwiedzenia razem ze mną kolejnego pięknego
i interesującego europejskiego kraju. Hej!